Cześć, ja chciałem Wam zaprezentować Fiata Linea. Jest to auto podobne do Fiata Grande Punto, ale bardziej z wyglądu, bo tutaj mamy rozstawiony, powiększony rozstaw osi, więc na pewno spakujemy więcej. I bagażnik jest dość naprawdę pojemny, jak na takiego małego sedana. Chyba następcę, jak się nie mylę, Fiata Sieny, a później Albea. Jeszcze co mogę do tego wozu dodać, na pewno jest to wóz na te czasy, które teraz nastały, czyli prosty, ekonomiczny i tani w obsłudze. Niestety wszystko drożeje, a nie każdy lubi wydawać na samochód mnóstwo pieniędzy. Tutaj mamy silnik 1.4 8-zaporowy, stara, prosta konstrukcja, więc każdy mechanik sobie z nim poradzi. Pod maską jest tyle miejsca, że mogłyby się zmieścić dwa takie silniki. I silnik jest dobrze znany, no, pamięta jeszcze czasy Fiata Uno, więc no, nawet ktoś, kto nie jest mechanikiem, sobie poradzi z nich jakimiś naprawami. A co do aut, przebieg około 158 tysięcy z cech zewnętrznych. Mamy hak i przeciwgielne, więcej bajerów nie ma. Ma wszystko to, co musi taki samochód mieć. Ewentualnie o co do stanu technicznego, opony są w dobrym stanie, hamulce również nie bije kierownicą, silnik pracuje równo, klimatyzacja jest sprawna, blacharka nie jest jakaś zgnita. Chciałbym Wam jeszcze pokazać bagażnik, ale to będę musiał podejść do auta i go otworzyć, bo jest otwierany z przycisku wewnątrz lub też z kluczyka. No i co, sekunda jeszcze na temat bagażnika. Spójrzcie, naprawdę bagażnik jest dość długi i pojemny. Naprawdę nie ma się czego wstydzić, bo jest większy niż w niektórych autach klasy premium. Spokojnie spakujemy tu 3-4 walizki i pojedziemy na urlop. A tu jeszcze taki fajny akcent, wygnieciony napis Fiat na wykładzinie. Resztę Wam opowiem wewnątrz. Dobrze, to nagram Wam teraz wnętrze tego pojazdu. Jak widzicie, auto ma dość niski przebieg, 158 tysięcy. Żadne błędy tutaj się nie wyświetlają. Spójrzcie na kierownicę. Jest naprawdę w niezłym stanie, jak na kierownicę Fiata w tej pseudoskórze. Większość tych kierownic tutaj na tej fakturze po prostu odchodzi ta taka powłoka. A ta kierownica ma o dziwo całą. Taka kierownica, no jakbyście chcieli kupić używaną, jest bardzo trudno dostępna w używce, bo praktycznie wszystkie się zużywały. A co z wyposażenia? No jest wszystko to, co powinno być. Plus 2-3 dodatkowe rzeczy, które na pewno się przydają. Jak widzicie, jest tutaj sterowanie na kierownicy. Można sobie podgłaśniać, zmieniać tam źródło. Takie podstawowe sprawy. Tutaj mamy też menu do języka. Język jest polski. Aucie, czy tutaj gdzieś można sobie na pewno go przełączyć. Jak widzicie, macie tutaj menu, bip szybkości, dane, regulacja godziny, regulacja daty, zapatrz radio. Podstawowe takie proste rzeczy, jest też podnoszenie wysokości kierownicy. Można też ją wyciągnąć do przodu, żeby sobie wygodnie tą pozycję za kierownicą ustalić. Po lewej stronie standardowo panel regulacji lusterek oraz szyb. Fotel kierowcy też ma fajną regulację do góry, na pewno jest to wygoda, a przy budżetowych autach no, czasami się to potrafi nie zdarzyć na takim samochodzie. No i duży oczywiście plus przy każdym samochodzie, czy mówię, nieważne czy jest to tańszy samochód czy droższy, ale ważne, żeby ta klimatyzacja działała, bo na pewno umili nam jazdę podczas tego nadchodzącego lata. Z kolejnych takich nieoczywistych rzeczy, mamy podłokietnik, jest on dość wygodny, można naprawdę w tym aucie tak dosyć wygodnie usiąść. Jeszcze z cech takich wewnętrznych dodam Wam, że jest ISOFIX, można łatwo zamontować sobie foteliki dziecięce. Spójrzcie na tapicerkę, jest ładnie utrzymana, nie ma jakichś tam śladów zużycia. Mieszek też jest cały, na gałce widać jakieś tam zużycie, ale tak wspominałem, właśnie jest to odchodzenie tej farby maskującej ze skóry, ale naprawdę jak na Fiata nie jest najgorzej. Tu macie ręczny, nic więcej tu jakichś rzeczy dodatkowych nie ma, o reszcie wspomniałem na zewnątrz. A ogólnie, jeżeli interesuje Was to auto, zapraszam do subskrypcji kanału na YouTubie, ewentualnie zadawania też tam jakichś pytań lub przez maila i odwiedzenia mojej strony mavkarautomoto.pl lub też Instagrama mavkarauto. To na razie by było na tyle. Hej!